Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. Ostatnio skończyliśmy tak gonić, nie udał nam się ten wyścig, co prawda, ale goniliśmy tych bandytów, tak, takich typowych, wiecie, nie takich jak my, mafia, tylko typowych bandytów, którzy gdzieś tam tą biedną Sarę, tak, którą no mocno polubiliśmy, zaczęli zaczepiać, tak. No dobra, ale już wy to doskonale wiecie, bo widzieliście poprzednie odcinki, jeżeli nie, to serdecznie oczywiście zapraszam do obejrzenia wszystkich poprzednich odcinków z Mafii i z innych gier. Ale dobra, teraz już czas na akcję. Lecimy! Ach, jeszcze się policja przyczepiła. Skakuj, skakuj! Nie! Co mi tu policja będzie mi tu teraz, nie w tym momencie. Poli! Co się dzieje, słuchajcie? Trudno, no, musiałem zastrzelić tego policjanta, tak? Ale mamy mało życia, słuchajcie, 4 tylko. Nie możemy sobie pozwolić na żadne draśnięcie. No dobra, jedziemy za tymi bandytami. Uwaga! Ach, kolejne potrzeby. Znowu chcą nas zaaresztować. No tamten jeden chciał, tak? No, wybrał co najmniej zły moment, tak? Na aresztowanie nas. Kurze, ja skupię się bardziej na jeździe, a tutaj chyba sam, tak? Nie, to chyba jest Paul. Nie, to jest Poli, tak. Poli ma czerwony krawat, tak? Trzeba pamiętać, chyba najlepiej. No więc Poli, strzelaj! Ja tu skupię się, żeby nie stracić jeszcze tych 4 punktów życiowych, które nam zostały. Strzelaj! Dobra, dopomogę! Średnio to pomogłem. Poli, tam dawaj. Jak na takie piękne Yellow Bahama auto, to wolno jedzie, co nie? Takie czasy, słuchajcie, takie czasy. Go and nail. Chyba ich mamy. Sorry for these animals. They shoot you in the back the first opportunity you get. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. This one's finished. One less to worry about. Why are you standing there with that look on your face? Remember? Those guys wanted to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it. A przedwczoraj to nie była nasza dziewczyna, ale teraz to już dobierali się do naszej dziewczyny. Szybko idzie. Ksiądz, słuchajcie, czas na kolejny rozdział. Your last mission didn't exactly work out, Tom. Your killing everybody means a lot of problems for us. They tried to rape Sarah. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. What? We didn't let anybody get away. They're all dead. One lived. They pulled him out of the car wreck. Shit. The one you killed was the son of a city councilor, the mayor's friend, and Morello's accomplice. And the one who lived will go crying to the councilor. Daddy didn't exactly love his son.
But in these cases, a person can remember a lot of good things. By the way, his funeral's today. Pity I can't make it. You're lucky that second one didn't know who you were and couldn't give you up. But that's not why I sent for you. Tom, I have quite a delicate job for you today. Come on, let's get in the car. To się trochę bigosu narobiło. A ty co, Frank, trzeba ci drzwi otworzyć. Może to taka starsza technologia. No wiecie, no tak. Trzeba otworzyć od środka. An owner of one of the businesses which the Don has invested a lot of money in has suddenly decided to forget his obligation. And he has taken up with Mr. Morello. It seems that Morello is trying to test our limits. We're not going to play his game. So what's going down? We're going to blow the place up. What? What kind of joint is it? A hotel. That is, it's a brothel, Tom. But no regular hoo house. It's a place for classy society types. And I have to knock them all off? Of course not. We'll just liquidate the owner and blow up his office. That should be enough of a warning for the others. We means me, right, Frank? I take out the owner and I blow up the hotel. Exactly. And there's one more thing. One of their girls is passing information about our activities to Morello. We'll need her eliminated too. Frank, I have to kill a woman? Worst luck, huh? Here's a photo of her. She's cute. And she looks familiar. Are you certain this is her? Unfortunately, yes. Her big mouth has lost us a pile of money and some of our people. Why don't Polly or Sam do it? We know the place in and out. They'd be dead before they can get it together. So what's the plan? It's downtown, the Corleone Hotel. Find the boss and shoot him. You can do it in public. It'll be a warning. Then take care of the girl. The owner's office is on the top floor. Grab any documents and money you find there, and then set up the explosives. You won't have time for much else. This won't be no picnic. I know. But if we don't take care of this now, we are next in line. Maybe you're right. The weapon and explosives are here in the car. Tom, good luck. No dobra, nawet nie musimy żadną iść po żadną broń, po nic, nawet auto mamy z automatu dane, tak, auto z automatu też nieźle. To jedziemy, słuchajcie, no jedziemy do tego hotelu, no mamy misję. W ogóle narobiło się bigosu. I się okazało, że ten, który myśleliśmy, że zginął tak podczas wypadku tego drogowego, no jednak nie, on przeżył, tak, go odratowali, więc narobiło się. No ale to zostawmy, pomijając to, że jest pogrzeb tego jednego, który de facto ma tutaj w zarządzie całego miasta wtyki, to już w ogóle kiepsko. No ale dobra, teraz jedziemy do hotelu zrobić w miarę porządeczek, słuchajcie, bo jeden nie płaci, przez co płacić Donowi? No tak nie może być, tak? Pójdziemy, wysadzimy mu biuro, zrobimy mu niezły dym na chacie, a właściwie w firmie jego. O, policja. I mamy zastrzelić kobietę, tak? No, teraz może nie byłoby to takiego szokujące, jakbyśmy tam grali w GTA, tak? Czy w inną grę, w taką mapie, wiecie, współczesną, no, równouprawnienie jest, tak? Bardzo zła strona równouprawnienia. Zabić można każdego bez mrugnięcia okiem. No, kiedyś bardziej myślę, że na to zwracali uwagę, tak? Że na przykład taki mafiozo miał zabić kobietę, to bardziej się powstrzymywał, ale to też nie to, że nie zabił, tak? No, chociażby na przykładzie tego właśnie filmu widzimy, że
raczej specjalnie problemów z tym nie ma. Trzeba to trzeba. W ogóle kiedyś mimo wszystko jednak ci przestępcy, pomijając, że zawsze oczywiście byli przestępcami, czyli byli tymi negatywnymi ludźmi, tak? Lepiej nie kumać się z takimi ludźmi, nie zostawać z takimi ludźmi, ale jakieś te kodeksy bardziej istniały. Teraz niestety te kodeksy raczej przestały obowiązywać. Kiedyś to tak nawet żartobliwie mówiło się, że dobrze jest mieć, słuchajcie, sąsiada za złodzieja, tak? Bo przecież on swoich nie okradnie i nie okradnie własnego sąsiada. No a teraz to zakładam, że większość złodziei by stwierdziło, że super sprawa, że nie musi gdzieś tam jechać, tylko ma pod nosem, żeby coś ukraść. No i chyba jest hotel, do którego mamy podjechać, zaparkujemy jak prawdziwy mafiozo i wchodzimy. Dziwka. Zabij dyrektora, przeszukaj hotel, zabij prostytutkę, o której mówił Frank. Ukradli dokumenty i podłóż bombę w gabinecie dyrektora. Wchodzimy. Miło, słuchajcie, no spróbujmy na ślepoka od razu. Where would I find the manager, please? He's in the hotel restaurant having lunch, sir. It's just through those doors. He's the man in the white suit. Much obliged. By the way, I'm looking for the girl in this photo. She works here. Do you know where I could find her? And who are you? A Seamus or Vice? No, I've never seen her before. If you want to enjoy yourself, choose from one of the girls down here. Well, I'm no Seamus. I just need to talk with her. Gorzej chyba zagadałem teraz. Ale no dobra. Myślę, że można by przyglądać każde... Ja powiem szczerze, nie pamiętam, gdzie jest ta dziwka, tak? Jak tutaj to używają tego słowa. Nie wiem, gdzie ona jest. No, na pewno w jakimś pokoju, tak? Tyle to gdzieś tam pamiętam, ale... Dobra, tam mamy... Mamy uwidoczniony jakiś klucz. Na pewno mamy apteczkę. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, najpierw będziemy próbować kilka razy. Ulala! Jakie widoki! Ten to wygląda na mafiozę. I chyba jest gościu w białym. No co? Musimy go kropnąć! Chcemy, nie chcemy. Jakie mamy? Mamy tylko Colda. This is the way everybody ends up when they sell out to Morello. What do you mean? What's your business here? Help! There's some nut here! Give it try to me. Dobra. O! Nie miałem wszystkich wystrzelać, ale jak oni strzelają, to co mam robić? Może idzie jakoś inaczej? No. No to, jest dym! Ale przynajmniej ładnie mu powiedzieliśmy przed śmiercią, tak wie dlaczego zginął. Obrzyn? Czemu nie? Kolcik, amunicja przyda się. Jakaś pomniejsza broń. Myślę, że tak łatwo tak tutaj nie pójdzie. Spokojnie, bez paniki. Cywilów nie chcemy. Dobra, my idziemy zobaczymy, co my tu mamy. Mamy tą apteczkę. Mamy klucz, dobra. Nie wiem, czy to jest klucz chyba do biura tego szefa. No, nie wiemy nawet, gdzie jest ta dziwka, więc nie będziemy, na pewno nie będzie to klucz do niej. Apteczka, zażyjmy. Będzie stówka. Idziemy. Zobaczcie, jakie my tu jeszcze mamy bronie, obrzyn, kolcik. Spróbujemy tym obrzynem najpierw. O, wow, już się zaczęło.
No to strzela. Ładnie to tak. Kryptomarynarz. Ja ci dam kryptomarynarzu. Kuli się, chociaż wygląda na mafiozę jakiegoś. Coś bym cię zabił, niechcący. O nie! Będziemy szybsi! Niestety on był szybszy. O nie! Weźmiemy kolcika. Nie, nie! O kurczę, wam powiem! Cały czas nie, nie, nie! Oberwaliśmy mocno, zacząłem trochę żałować, że tą apteczkę zużyłem stosunkowo tak szybko. Tak zastanawiam się, gdzie wy tu tą, a może tu gdzieś? Cóż, chyba będziemy musieli chodzić, chociaż wydaje mi się, że jakoś szło dojść, gdzie jest ta prostytutka. Wow! Ale plama, słuchajcie, musimy spróbować jeszcze raz. Zupełnie nas cofnęli do samego początku. Słuchajcie, już ten trochę odcinek trwa, a ta misja na pewno potrwa trochę długo. To mi się wydaje, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek, ale na spokojnie. Za chwilę wrócimy w kolejnym odcinku, już jedziemy dalej. Więc ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja bawiłem się dzisiaj bardzo dobrze. Ciągle się zastanawiam, gdzie to może by tych popytać. A może teraz? Problem? What are you looking at? Mi się wydaje, że trzeba popytać może cywili. It's pretty quiet just now, but you just wait till the evening. Porobimy to, popytamy tu jeszcze ludzi o tą dziwkę, tak? Jak tutaj ładnie nazywają ją. Ale to na pewno zrobimy w kolejnym odcinku. Pokombinujemy jeszcze, ale na pewno już w następnym nam się to uda, tak? Dobra, ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału. Na dole przycisk subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem. Łapeczka w górę, słuchajcie. Jakiś komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!